pierwszy z problemów, o którym pewnie warto dzisiaj mówić, to znaczy zasypywanie tych rozpadlin, jeżeli tak metaforycznie powiemy, czy też niwelowanie różnic między tymi osobami, które nie czują internetu, nie rozumieją go, i tymi, którzy z internetu korzystają, jako przykład, ale myślę, że bardzo jaskrawy, chociaż to do opinii panów też zostawię, czy określenie pewnego prezesa partii politycznej o tym, że internet to w zasadzie piwo i porno, czy to jest dla naszego społeczeństwa w jakimś sensie charakterystyczne, czy też jest to bardzo jaskrawa opinia osoby, no, która w zasadzie nie może być reprezentatywna dla połowy polskiego społeczeństwa. Mówię o tych osobach, które z internetu nie korzystają. Natomiast drugi znacznie istotniejszy być może dla nas podział, jeżeli mówimy o Polsce, ale myślę, że przede wszystkim także o całym świecie, to jest podział na osoby, które korzystają z sieci w sposób, to jest wartościowanie, w sposób bardzo powierzchowny, i osób, które są zaangażowane. Osoby zaangażowane często miewają tendencję, aby traktować internet jako doskonałe medium, z którego każdy może doskonale korzystać. Tymczasem, jak być może Państwo wiedzą, z YouTube'a korzysta, jeżeli przyjmiemy sobie, że korzysta 100%, znaczy jeżeli pomyślimy o 100% użytkowników YouTube'a, to jednocześnie tylko 1,5%, a może nawet 1% do tego YouTube'a cokolwiek od siebie dodaje, czyli liczba aktywnych użytkowników, aktywnych producentów, jak moglibyśmy powiedzieć, tej kultury jest dość znikoma. Jeżeli chodzi o potrzeby Polaków, króciutko, pewnie dobrą egzemplifikacją będzie przykład naszej klasy, gdzie specjaliści i również informatycy, osoby zajmujące się tworzeniem serwisów sieciowych, zachodzi w głowie, jak to jest, że w zasadzie serwis, który powstał 2 lata po innym, o podobnym charakterze, mam na myśli szkołę z klasą. Serwis, który jest mało funkcjonalny, który nie ma właśnie, nie oferuje zbyt wiele, który jednocześnie przez długi czas karczemnie się zawieszał. Jak to jest, że on przyciągnął bardzo wielu Polaków? Myślę, że możemy to tłumaczyć tym, że czasami idealizujemy potrzeby internautów. Być może te potrzeby są po prostu bardzo przyziemne, być może nie są specjalnie rozbudowane. I to byłby w takim układzie nasz drugi podział, czyli na internautę pasywnego, który w zasadzie czerpie tylko z tego, co mu się podaje i któremu potrzeba relatywnie niewiele, na internautę aktywnego, który jednak z tej sieci czerpie w sposób bardzo znaczący, który sam wiele do sieci stara się od siebie dodać. A zatem pytanie główne byłoby, czy i z jakiego powodu powinniśmy niwelować różnice, które są między tymi w zasadzie 3 grupami, między osobami nie używającymi internetu, używającymi go pasywnie, będącymi de facto odbiorcami w tradycyjnym rozumieniu. To się niewiele różni od couchsurfingu, nie od couchsurfingu, od postawy, którą nazywamy couch potato, siedzeniem przed telewizorem, przerzucaniem kanałów telewizyjnych. Na ile to jest powielenie tej postawy w internecie i jak niwelować ewentualnie różnice między tymi grupami, bo do czegoś na pewno, to pytanie też do panów, do czegoś na pewno ten podział prowadzi. No właśnie do czego? Myślę, że od tego zaczniemy. W toku będę z pewnością starał się jakieś wątki podnosić szczególnie. Myślę, że możemy zacząć alfabetycznie od naszego gościa ze Śląska. Panie profesorze, oddaję głos. Chciałem podziękować za zaproszenie do klubu debat. Bardzo się cieszę, że studenci takie rzeczy organizują, wystąpią do spotkania się i przedstawiania z klubami. Natomiast chciałbym się odnieść do pierwszej pana sugestii, do naszych polskich internautów. Otóż moim zdaniem przede wszystkim trzeba powiedzieć, co mówi diagnoza, to znaczy kto korzysta z internetu, w jakim celu korzysta, kto nie korzysta i dlaczego, kto oczywiście powinien korzystać w celach edukacyjnych, zawodowych. Prawda jest taka, że korzysta młodzież, ona jest najbardziej aktywna i posiada największe umiejętności w tym zakresie. Jest to młodzież najczęściej z dużej aglomeracji. Wynik, znaczy przyczyna główna korzystania z internetu to jest na pewno chęć komunikowania się. Internet daje możliwość interakcji. Zaczęło się od poczty elektronicznej, bo to w sumie poczta elektroniczna spowodowała
rewolucję internetową, tak jak jeżeli chodzi o bardzo silny rozwój architektury procesorów i twardych dysków, to nie programy dla naukowców obliczeniowe, tylko programy dla dzieci multi i hipermedialne, żeby odtwarzanie głosów i filmu było w czasie rzeczywistym. Także lubimy rozmawiać, lubimy wymieniać informacje, stąd też komunikator najlepszy Skype z kamerą internetową, przynajmniej wydaje nam się, że wiemy, z kim rozmawiamy. A zatem młodzież właśnie w dużych aglomeracjach, w dużych skupiskach, również akademickich, korzysta. Natomiast jak zdiagnozujemy i popatrzymy poprzez pryzmat uczelni wyższych, to czy studenci wszystkich wydziałów korzystają z internetu w swoich uczelniach? To tego pokazuje, że nie. Jednak są wydziały nawet nauk społecznych, humanistycznych, że ten dostęp, to jest mój wizji lokalny, które oczywiście wędrując po Polsce mam taki odbiór, nie korzystają, a w zasadzie powinni korzystać. I wśród studentów są osoby, które również nie posiadają własnego komputera. Stąd też istnieje potrzeba, aby uczelnia wyższa udostępniła możliwość komunikacji internetowej, tak jak na przykład na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, które prezentuję. I w ramach mojego uniwersytetu mogę powiedzieć, że na moim wydziale studenci mają najlepszy dostęp do internetu. Są nawet pracownie internetowe dla magistrantów, gdzie jest odpowiednie oprogramowanie i dostęp do bibliotek czasopism pełnotekstowych. A zatem potrzeba jest pilna, żeby młodzież, ale też ludzie dorośli, którzy będą uczestniczyć w edukacji ustawicznej, mogli korzystać z tej formy edukacji. No bo przecież tych ludzi jest około 9 milionów, co najmniej w Polsce mi się wydaje, którzy będą musieli się dokształcać czy też doskonalić. Jakie przyczyny są, że nie ma? Przyczyny są pierwotne. Jeżeli popatrzmy na szkołę podstawową, gimnazjalną i paragimnazjalną, to zaczęło się od tego, że w Polsce nastąpiło wywrócenie pewnych pojęć i podejść, bo naucza się, tak się nazywa przedmiot, informatyka w szkole podstawowej. Ale nie naucza się tam informatyki, tylko technologii informacyjnej. Natomiast w liceum jest przedmiot, który może być nawet na maturze, no właśnie technologia informacyjna, to jest informatyka. Później niewymiernie wyposażenie szkół i dostęp dla dzieci i młodzieży w tej grupie wiekowej do komputerów w ogóle i do internetu w drugim etapie. Okazuje się, że rząd szkoły ponadgimnazjalne, znaczy gimnazjalne, przychodzą absolwenci do liceów, i nawet po drodze nie zetknęli się z komputerem, tylko z planszami. Poza tym młodzież jest nierównomiernie kształcona. I to sięga właśnie bardzo podstaw oświaty w naszym kraju. A zatem na poziomie licealnym wyrównuje się poziomy, zamiast kształtować nową umiejętność i budować wiedzę nową. Wreszcie dochodzimy do studenta uczelni wyższej. Nasza diagnoza jest taka, że zamiast systematycznie co roku absolwenci liceum, którzy na przykład powinni posiadać lepszą wiedzę umiejętności, to ten wzrost nie jest taki dynamiczny, jak się powinno spodziewać, patrząc na programy nauczania właśnie tej technologii informacyjnej. A zatem uczelnia wyższa to jest ostatnia w zasadzie, można powiedzieć, ostatnie miejsce, gdzie powinno się zwrócić uwagę na ten dostęp powszechny, nieograniczony, a zatem po zajęciach dydaktycznych i dostęp do tych informacji prawidłowych. Ja widzę po swoich studentach, że na początku, kilka lat temu, otwierali różne strony niezwiązane ani z nauką, ani z edukacją. Dzisiaj jest presja każdego stojącego nad takim studentem. Nie otwieraj tego i do kariery internetowej otwórz to, co przyda ci się w edukacji, w nauce. A zatem, inaczej mówiąc, studenci sami powodują, że nie rozpraszają się na stronach, no powiedzmy takich interesujących dla nich osobowościowo, tylko właśnie na nauce i edukacji. Ja myślę, że uczelnia wyższa powinna kształtować i upowszechniać tego typu właśnie zachowania, zawiania prawidłowe, ponieważ znowu wracając do absolwentów szkół licealnych, obserwujemy, że te zawiania są w zasadzie dopiero kształtowane dobrze u nas i wiedza o internecie, o tych prawdziwych stronach, które dostarczają informacji edukacyjnych, naukowych, a nie jakichś tam amatorskich i w zasadzie nieścisłych, a już nie chciałbym powiedzieć kłamliwych, dopiero w uniwersytecie w zasadzie tak to ma miejsce. W Polsce jest nierówny dostęp do internetu, a zatem są takie obszary w naszym kraju,
To dotyczy Polski C, Polski Postbelgierowskiej, gdzie w ogóle dostęp do edukacji jest bardzo utrudniony i dostęp do kultury i dostęp do właśnie internetu jest bardzo trudny. To jest bardzo niedobre i ja nie wiem, w jaki sposób uda się komuś jednak zrównać te obszary, te regiony. Także będąc tutaj w Warszawie, patrząc z punktu widzenia warszawskiego, oczywiście Państwo możecie mieć inne wrażenie, natomiast w Polsce dostęp do internetu jest bardzo silnie zróżnicowany. I to wpływa na to, że młodzież uniwersytecka w różnych uczelniach, ośrodkach jest zróżnicowana pod tym względem. Ale też pod względem podstawowych umiejętności, tak zwanych kluczowych je nazywamy, patrząc poprzez program Kreator, czyli umiejętności docierania do informacji. I pewne osoby zastępiają się na bibliotekach klasycznych bardzo dobrze, bo to jest kontakt bezpośredni z tekstem. Natomiast dopiero uczą się dostępu do informacji elektronicznej, umiejętności przeszukiwania baz danych, baz wiedzy i poruszania się, komand raz mówi, nawigowania tym może informacji, bo jest bardzo duże. Tak na początek, jeżeli mógłbym. Bardzo dziękuję. W pierwszej turze naszej wypowiedzi zachowam jednak porządek alfabetyczny. Poproszę także w tym momencie poprosiłbym o kontynuację albo no własną opinię, zupełnie własną, profesora Kazimierza Krzysztofka. Witam wszystkich. Jak może nawiążę do wypowiedzi profesora Juszczyka, mianowicie rzeczywiście działa tu pewien model grawitacji, czyli tam, gdzie jest duży potencjał kulturowy, zasoby, tak zwany kapitał ludzki, nawet metropol, na przykład w metropolitarnych, w dużych miastach, tam jest najgęstsza sieć. To wykazały badania Dominika Batorskiego, badał gadu-gadu. I to było właściwie jakby nałożenie tej mapy sieciowej na kraj. Te same centra grawitacji i te same dane dotyczące gęstości sieci, połączeń. Pan mówił o młodzieży, ale ten czynnik biologiczny jest rzeczywiście ważny, płeć, wiek i oczywiście czynniki też socjokulturowe, czyli poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania, uwarstwienie, miejsce w uwarstwieniu. Ja bym chciał powiedzieć z kolei o tej grupie Polaków, którą by można, jak się dzisiaj w języku biurokratycznym określa 50+. Są starania między innymi Ministerstwa Pracy, Ministerstwa Finansów, żeby coś zrobić, żeby tych ludzi zaktywizować. No i jednym z czynników aktywizacji jest tak zwana alfabetyzacja cyfrowa. I w tle jest problem wykluczenia cyfrowego również. Ja myślę, że to nie jest przesada mówić o wykluczeniu cyfrowym. Bo okazuje się, że bez podstawowych kompetencji ludzie się narażają na takie wykluczenie. No weźmy choćby załatwienie biletów lotniczych. No, wiele linii już nie prowadzi sprzedaży biletów w swoich biurach, tylko w internecie. No więc trzeba wejść na tę stronę, trzeba wypełnić umowę, no i trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Ale to nie tylko dotyczy internetu, bo dotyczy to również no, komórek, gdzie coraz więcej firm stosuje ten algorytm, prawda, że trzeba wciskać kolejne klawisze, żeby dotrzeć do źródła informacji. I ludzie tego nie wiedzą. To jest problem przede wszystkim małych wsi i małych miasteczek. Co zrobić, żeby zaktywizować tę grupę ludzi? Znaczy wyposażyć ich w kompetencje. Tu można mówić o różnych kompetencjach. Na najniższym poziomie są takie kompetencje operacyjne, to znaczy umieć się tym posługiwać, wiedzieć jak włączyć, jak włączyć sam sprzęt, jak uruchomić programy. Ale to jest oczywiście za mało. No, na wyższym poziomie kompetencji trzeba wiedzieć, jak szukać informacji i jakich informacji, takich użytecznych, które się mogą do czegoś przydać. No i najwyższy poziom, który nazwałbym strategicznym, to jest jak wykorzystać te pozyskiwane zasoby
do planowania sobie życia, no, do wręcz do stworzenia jakiegoś projektu życiowego dzięki temu. Tu jest długa droga przed nami i ja myślę, że tak jak kiedyś była akcja elektryfikacyjna, tak dzisiaj analogicznie można powiedzieć, że powszechne usieciowienie musi doprowadzić do wzrostu kompetencji. To są bariery naturalne, bariera fizyczna, no to jest dostęp. Czy ludzie mają ten sprzęt, czy mają pieniądze, żeby taki sprzęt kupić. Bariera społeczna. Trzeba mieć sieć, taką sieć społeczną, w której się jest. No bo jeśli się jest w otoczeniu takim lokalnym, to właściwie po co mieć ten internet, jeśli można się z każdym spotkać gdzieś tam w jakimś miejscu publicznym i sobie porozmawiać. Więc trzeba mieć, musi być to stanie, musi być zapotrzebowanie na to, żeby wchodzić w takie luźniejsze sieci społeczne. Po co? Po to, żeby pozyskiwać nowe zasoby, nowe relacje społeczne, nową wiedzę, bo od ludzi w swoim otoczeniu człowiek się wiele nie dowie po prostu. Ta grupa zaspokaja wiele potrzeb, wsparcia, przynależności, a ona nie daje możliwości nowych zasobów. No więc wreszcie bariera motywacyjna. Po co mi jest internet potrzebny? Jak wykreować tę potrzebę? Przecież wiadomo, że mnóstwo potrzeb się wywołuje, że one tak naprawdę nie są uświadamiane. To jest marketing jest w tym bardzo dobry, jak wykreować potrzeby. Tu potrzebna byłaby jakaś akcja społeczna. No więc o poziomie kompetencji już mówiłem jeszcze, jakie widzę zagrożenie. Mianowicie takie, że mimo że przeżywamy pewien cud informatyczny, ja to nazywam cudem, ja pamiętam czasy, kiedy na wielu wsiach nie było ani jednego telefonu, nawet sołtys nie miał telefonu, a jeśli miał to jakiś na korkę. I to było niecałe 20 lat temu. Więc na takich wsiach było więcej samochodów. Znaczy było po kilkanaście samochodów, nie było telefonu. I w ciągu dwóch dekad przeżyliśmy taki cud. No 40 parę milionów w tej chwili abonentów komórek. Plus kilkanaście stacjonarnych łączy. To jest ponad 50 milionów. To jest olbrzymi taki dyspozytyw techniczny, który z pewnością zmienia kulturę społeczną, przede wszystkim komórki, bardziej nawet niż ten internet stacjonarny. Ale czego się obawiam? No tego, że to już na tym kończę, że powstaje społeczeństwo dwóch prędkości, co najmniej dwóch prędkości. Działa tu reguła świętego Mateusza. Ci, co wiedzą, będą wiedzieć jeszcze więcej. Ci, co mniej wiedzą, będą wiedzieć jeszcze mniej. Grupa o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym i o wyższym poziomie wiedzy, wykształcenia o wiele szybciej przyswaja sobie nową wiedzę, chętniej jej poszukuje i wykorzystuje do swoich celów, natomiast ludzie mniej wykształceni, w niższym statusie po prostu czynią to wolniej. I tu się rozwiera się ta luka. To już jest nowa wersja luki cyfrowej, która nie polega na tym, że jedni mają dostęp, a inni nie. Wszyscy będą mieć dostęp, tylko o to chodzi, jak będą umieć z tego korzystać. Więc tu wracamy do punktu wyjścia, do problemu wykształcenia, poziomu wykształcenia. I powiem jeszcze, że widać na tym przykładzie, jak trudno zmienić otoczenie cywilizacyjne. Byliśmy zawsze w okolicach Rumunii, Bułgarii, gdzieś tam Albanii, Perzenów. I dzisiaj dalej w tym otoczeniu jesteśmy. Mimo, że wydaje się nam, że przeżywamy taką wielką zmianę cywilizacyjną. Dziękuję bardzo. To teraz poproszę jeszcze pana Piotra Waglowskiego, pana profesora Zachera i przystąpimy do dyskusji, jak sądzę, między panami, na razie potem z udziałem naszej publiczności. Bardzo miło, że zostałem zaproszony w gronie trzech profesorów wypadłem naukowo blado. Jestem raptem tylko internautą. Ostatnio zacząłem się nazywać podwórkowym komentatorem. Natomiast skoro prowadzący powiedział o YouTube i wyobrażaliśmy sobie te 100%
użytkowników YouTube'a i 1% z tych użytkowników jedynie wrzuca filmy, no to ja jestem członkiem tej społeczności 1%owej, tak? Czyli no i tak, myślę, że czuję się samotnie. Więc jeżeli Państwo będziecie chcieli wrzucać filmy do YouTube'a, to możemy się podlinkować i będziemy się tam przyjaźnić, na pewno będziemy mogli krzyknąć na dużej sali i wszyscy będziemy się znali. Natomiast ja sobie przygotowałem w trakcie kilka punktów. Jeżeli ja mogę wrzucić informację film do YouTube'a, to znaczy, że jestem w stanie wpływać na postrzeganie rzeczywistości. Do tej pory robiły to gazety, robiły to media głównego nurtu i nadal tak się dzieje. To znaczy, dlatego, że nas jest tam 1% ze 100%, którzy korzystają z YouTube'a, no to siła oddziaływania tego jest niewielka. Ale zakładam, że być może ktoś połknie kolejny bakcyla i zacznie na potęgę filmować dookoła tą rzeczywistość. Nie zachęcałbym do tego, by na przykład, nie wiem, biegać za gwiazdami z dużego ekranu i podpatrywać całym akurat w jakiejś kawiarni, ale być może coś bardziej ambitnego. Na pewno w YouTubie znajdziecie, znaczy akurat może nie w YouTubie, ale w Google Video na pewno znajdziemy niebawem nagrany z tej konferencji, jeżeli panowie profesorowie nie mają nic przeciwko temu. Bo to jest pytanie, czy zgodzicie się panowie, żeby opublikować przebieg tej debaty. Zadałem takie pytanie na konferencji Ministerstwa Kultury. Dotyczyła to sprawa prawa autorskiego i dotyczyła kwestii nowelizacji prawa autorskiego. Tam byli różni przedstawiciele Unii Europejskiej i zapytałem, no dobrze, to jest debata robiona za pieniądze publiczne, Ministerstwo Kultury jest organizatorem. Czy zgodzicie się państwo na to, żeby opublikował nagranie z dyktafonu w internecie? Dowiedziałem się, że no, jakbym zrobił dobre skróty, żeby tego nie zmanipulować, no to oczywiście powiedziałem, że nie, żadne skróty. Chciałbym opublikować 8 godzin, bo mogę i zrobię to za pół godziny. To było ciężkim szokiem. Dla ludzi zaczęto to debatować. Niektórzy zadali pytanie, może trzeba by było zadać Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej pytanie, czy w ogóle można publikować to spotkanie. Ktoś z kolegów w tym czasie włamał się za pomocą komputera podłączonego do Wi-Fi, znaczy dzięki internetowi dostępnemu przez radio do rzutnika i podmienił slajdy. No, generalnie była fajna konferencja. To, co tutaj z tego z kolei chciałbym wywnioskować, to to, że no, oczywiście dzisiaj media głównego nurtu jeszcze są gatekeeperami, no ale już być może ktoś im patrzy na ręce. I widzimy już teraz na pewno, że media głównego nurtu, no, kilka gazet, które publikują również w internecie, no, ewidentnie puszczają notatki copy-paste z jakichś komunikatów prasowych i generalnie ewidentnie to widać. Nie kontynuują wątków, czyli działają de facto wbrew deontologii dziennikarskiej, zawodu dziennikarza, trzeba kontynuować wątki. Jakbym teraz zapytał Państwa na tej sali zgromadzonych, czy można kserować książki w bibliotece, a zapytam panów profesorów, bo będziecie panowie jeszcze mieli okazję, to czy to jest legalne, czy nie. Ja uważam, że jest legalne, a histeria związana z prawem autorskim jest coraz większa, ponieważ gra idzie o dużą stawkę. Chodzi o kasę, chodzi o duże pieniądze. Ja nagrywam i publikuję. A teraz kolejna kwestia. Jak powiedziałem na wstępie, w gronie profesorów czuję się blado, ponieważ moich publikacji jest tylko kilka takich, które świat naukowy potrafiłby uznać. Można by było znowu zadać pytanie, ilu, bo tutaj widzę książki o społeczeństwie informacyjnym. Można zadać kilka takich pytań. Ile osób przeczytało te książki? Czyli jaka jest siła leżenia? Bo to nie tylko chodzi o naukę, ale też o szerszą masę. I pytanie, ile w tych książkach znajduje się wiedzy znajdującej się tak naprawdę też w innych mediach. Bo o ile ja to mam, powiedzmy sobie, nie wiem, teraz patrzę w sufit, niech to będzie 15 artykułów wydrukowanych, to gdybym chciał być bezczelny, a mogę być, to bym powiedział, że moja bibliografia w tej chwili zamyka się w liczbie 7992 notatek, takich niektóre mają po 10 stron tekstu, więc to są takie dość duże artykuły, które pisałem przez 11 lat, codziennie. W związku z czym, no 8 tysięcy notatek to chyba jest niezły przyczynek naukowy.
Nie, my notatkami się w nauce nie zajmujemy. Ale notatki, które się publikuje, zresztą artykuły też, które tam są, poddane są cały czas kontroli czytelników, można je komentować. W takiej publikacji, którą wydrukujemy na papierze, zresztą jesteśmy na Uniwersytecie Warszawskim, była niedawno konferencja doroczna Wydziału Prawa i Administracji, akurat ta była poświęcona nowym technologiom i nowym mediom, właśnie na Wydziale Prawa. Czyli prawnicy przyglądali się tym relacjom społecznym. Nagranie z tej konferencji naukowej można było publikować następnego dnia. To się nie stało. A książka, którą przygotowano z referatów z poprzedniej konferencji, sprzed roku, opublikowano chyba właśnie na tą konferencję. Czyli okres, czas trwania cyklu wydawniczego od jednej konferencji naukowej do drugiej to był rok. W tym czasie procesory w moim komputerze 3 razy się przegrzały. Musiałem zwiększyć parę razy pojemność twardego dysku. Teraz na biurku już jest tera pojemność, która mi powoli się zapełnia. To jest ta nowa zmiana cywilizacyjna. Pytanie było takie, gdzie są Polacy na mapie świata? Powiem krótką anegdotę. Kiedy ważyły się losy projektu dyrektywy unijnej dotyczącej patentów na oprogramowanie i polski przedstawiciel polskiego rządu pojechał do Brukseli i miał tam oddać głos w czasie jednego z takich spotkań dosyć kluczowego i wrócił później do Warszawy i spotkał się następnego dnia z ludźmi reprezentującymi społeczność i oni mu zadali pytanie, dlaczego pan zagłosował za tym projektem? On odpowiedział, wcale nie zagłosowałem za tym projektem, nic z tych rzeczy. A oni wyciągnęli dyktafon, bo okazało się, że jakiś kolega był w Brukseli, akurat nie Polak, tylko ktoś inny, siedział nawet nie na tej sali, tylko na korytarzu, nagrał, bo tam takie posiedzenia się emituje na korytarz również, żeby każdy mógł posłuchać, nagrał cyfrowym dyktafonem, przesłał do sieci, do Polski. Nagranie z posiedzenia tego komitetu, czy tam komisji trafiło do Polski przed tym, jak przedstawiciel Polski wrócił do kraju, tak? Szybciej. No i złapał dziennikarz po prostu przedstawiciela na tym, że twierdził, że nie zagłosował za, a nagranie twierdzi coś innego. Więc jakby to zamykając, myślę, że nie potrzebujemy edukować młodzieży. Niech ona się nie edukuje, nikt nie edukuje, ponieważ ja wtedy będę musiał zatrudnić w komisji wyborczej, która będzie już wtedy obsługiwała wybory przez internet, tak zmanipulować te wybory, żeby moi wygrali. Reszta niech pracuje na to, żebym ja miał dobrobyt i kolejne mieszkania, czy domy, czy samochody. Także bardzo Państwa zachęcam, żebyście się nie kształcili w nowych technologiach. Dla mojego dobra, tak? A okazuje się, że to starsze pokolenie również potrafi się zaktywizować, oczywiście wtedy, kiedy ma dostęp do sieci. Dobrym przykładem, to jest uwaga commercial, dobrym przykładem jest serwis senior.pl. Tam za chwilę powstanie jakaś fundacja, która będzie aktywizowała więcej tych ludzi. Oni znaleźli społeczność, wymieniają się informacjami, coraz jest więcej. Ale to tylko UPC robi zmiany. Senior.pl to jest inicjatywa prywatna. Ja wierzę w prywatną inicjatywę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poproszę teraz o głos pana profesora Zachera. Mamy tutaj wizję internetu, który bardzo często wyprzedza ten tak zwany real. Panie profesorze. Nie, wizja to będzie prowizja. No właśnie, tylko legacja was pozwolić honorarium po prostu. Tak nie dostajemy grona, bo pan by chciał sam tylko dostawać. Także to jest... Ja musiał, żeby się nikt nie edukował, żeby... Tak, żebym ja mógł czerpać śmietankę. No tak, to jest... Proszę Państwa, ponieważ tutaj była taka aluzja do leżących tutaj publikacji, jak chcę Państwu je puścić, bo czuję się trochę weteranem w tej problematyce i chcę Państwu pokazać książkę, która jest pewnym podsumowaniem problematyki społeczeństwa informacyjnego i czasopismo, które wydaje od 17 chyba lat już, nie 15, gdzie też jest zawsze duży dział poświęcony społeczeństwu informacyjnemu, gdzie również pan profesor Krzysztofek występuje i inni specjaliści z tego zakresu. Także może puszczę do pana profesora i tam dookoła.
Zachęcam do czytania, chociaż wiem, że internauci mają kłopoty z czytaniem tekstów pisanych, prawda, i drukowanych. No, ale nie tracę nadziei, że jeszcze ta umiejętność nie zniknęła zupełnie. Ja jeszcze może, jeśli będzie jakaś druga runda, to bym mówił na tematy jeszcze, jak się prowadzi, jakie są kierunki badań w tym zakresie, prawda? Bo ja się raczej zajmuję tutaj, powiedzmy, teorią badaniami niż działalnością w tym zakresie praktyczną, ale to może później. Natomiast do tego, co było mówione tutaj przez szanownych przedmówców, dorzucić parę słów. Mianowicie i też związanych z Polską właśnie, z pewnym doświadczeniem praktycznym z moimi studentami, no a też mam ich też, tak powiem, setki czy tysiące. I co ja obserwuję po prostu, jakie... Zwracam uwagę na złe rzeczy, ponieważ myślę, że jesteśmy entuzjastami tutaj nowych technologii. Ja o tym piszę od końca lat 80., więc po prostu mogę sobie pozwolić na pewną krytykę w tym zakresie. Otóż są pewne degeneracje występujące, które ja już widzę, prawda, którzy może nie widzą, ponieważ bardziej patrzą optymistycznie, a optymizm wyklucza bardzo często spojrzenie krytyczne. Oto co na przykład widać. No, na przykład studentom zadaję rozmaite referaty, piszą, ja wykładam, znaczy taki wykład myślę na społeczeństwo informacyjne między innymi. I o czymś mówią, coś prezentują i mówią, ja mówię, a jakie źródła? Mówią, a bo to było w internecie. Czyli w bibliotece. A ja mówię, a jak się nazywa? Jak ma na imię? Prawda? Nie wiedzą, o czym ja mówię. To tak jak ja bym powiedział profesor Szczotek, że w bibliotece coś było. Prawda? To jest poziom, że tak powiem, kognitywności, prawda? I metody naukowe, zerowe po prostu, nawet może ujemne bym powiedział. Kiedyś to mówiono tak, to jest prawda, bo to było w telewizji. A teraz mi ktoś mówi, bo to było w internecie, to jest prawda. A ja mówię, a kto to napisał? A nie wiem. A kiedy napisał? A to nie wiadomo, bo nie ma daty. Bo ten, co napisał, to jest, tak powiem, sprytny, nie chce podać daty. Dlatego, że albo sam nie wie, albo ma przestarzałe rzeczy. Nie chce podać daty. Jest nieodpowiedzialny zupełnie, prawda? Całkowitą brak odpowiedzialności. Każdy śpiewacz może, prawda? Każdy śpiewacz może. Nie każdy śpiewacz może. I tym się nauka różni od, że tak powiem, nie nauki. Może każdy mieć jakieś swoje ekspresje i tak dalej, prezentacje, ale nie znaczy, że będzie dobrze śpiewał, prawda? Wiemy o tym. Znaczy jest, ja to nazywam populizmem internetowym, prawda? Gdzie właśnie jest takim symbolem, to będzie Jorzyń z Barzyń, prawda? Telewizyjnym, prawda? Czy też internetowym, czy właśnie to, że każdy śpiewać może. No, oczywiście może mamy równe żołądki, ale nie mamy równych głów po prostu. I nigdy nie będziemy mieli. I dlatego chociaż już teraz po licencjacie, zdaje się, będzie można być docentem czy profesorem, także będą wszyscy profesorami na pewno, już niedługo w Polsce, no ale może niektórzy będą w innych kategoriach profesorami, prawda, różne wagi może będą. Otóż... Mikroprofesor, tak. Druga sprawa, co studenci też robią, co ja mam nadzieję, że Państwo, bo tutaj są na sali są też studenci, może tego nie robicie, ale bo ja pracuję w najlepszej szkole biznesu w Europie Wschodniej, nie tylko może wschodniej, szkoły Koźmickiego. Mamy rzeczywiście bardzo duże nasycenie komputerami, bibliotekę skomputeryzowaną, bazy danych, no cuda w ogóle i tak dalej. Wszędzie mamy PowerPoint i tak dalej. No i co, jak wygląda prezentacja studencka, prawda? Proszę nie rozpowszechniać tego, bo mnie wyrzucą. A to właśnie się nagrywa. Jeszcze nie ma zgody, wie pan co mówi. Jest prawo własności jest, prawda? Tak, ja wiem, że pan jest anarchista w tym względzie, pan nie tak powiem, sam powiedział, ale sądy działają.
Także ja zresztą też mam skłonność do anarchizmu, ale prawo trzeba szanować. Niezależnie od poglądów, że tak powiem, no, takich rozrywkowych. Akurat jestem prawnikiem, tak? Na marginesie. To nie było widać. Co pan powiedział, bo widać, że raczej nie ma pan świadomości prawdy. Otóż, proszę państwa, co się dzieje? No więc daję jakiś temat, na przykład jednostka w sieci, prawda? No to po prostu student szuka, prawda, jakiś szukający, jedno kliknięcie, prawda? O słowie kluczowe, prawda? Bardzo prosto, klik i do PowerPointu i również na papier można to i potem puszcza mi na ścianę, oczywiście podłączając przez kilka minut, prawda, komputer i tak dalej, co zabiera co najmniej 10 minut na każdych zajęciach, strata czasu. Ale tutaj czas zdaje się nie jest ważny, bo wszyscy mamy młodzi ludzie, zwłaszcza są dobrze, czas jest nieograniczony, prawda? Nieograniczony. To jest nieprawda, niestety. No i puszcza go na ścianę, a z tego tekstu papierowego czyta słowo w słowo. Więc ja mówię, no tak, mogę stwierdzić, że pan, pani umie czytać i że po słowie kluczowym jest pan, pani zdolny znaleźć, prawda, ten kawałek, prawda? Ten kawałek, prawda? I koniec. To nie ma nic wspólnego z edukacją, z nauką, z uczeniem się i tak dalej. Nic wspólnego. To jest bardzo dramatyczna sprawa, ponieważ uczenie się polega na tym, że tekst trzeba opanować intelektualnie, prawda, krytycznie i umieć go reprodukować, prawda? Więc jeśli by światło zgasło, to śmorki by kręci, to że nic nie wiedzą. Także to jest dosyć groźna sprawa. Oczywiście to można uogólniać i jest taka wyszła cienka książeczka Giovanniego Sartoriego, specjalistą od demokracji, ale napisał książeczkę pod tytułem Homo Videns. Polecam państwu, gdzie on po prostu mówi, że te technologie, także media, prawda, internet też jest medium, prawda, media, zasadniczo zauważają aparat poznawczy Homo sapiens. Stąd jest to Homo Videns, prawda? Ja się spotykam z takimi opiniami, że na przykład studenci nie rozumieją wykładu, prawda? Bo wykłady się składają ze słów, między innymi, prawda? Ze zdań. Zupełnie innych niż ze SMS-ek. Bo tam są równoważniki zdań w najlepszym razie, albo takie wyrazy zwykłe, prawda? Przyjedź, jestem, jadę do Arkadii, ze złotych tarasów, prawda, i tak dalej. Arkadii? Nie, ze złotych tarasów do Arkadii, ja tam mieszkam, więc akurat mam doświadczenie, ponieważ... No tak, no właśnie, jeszcze będę tam. Więc jest to zastanawiające, co będzie dalej, co będzie dalej. Otóż Sartori mówi, że dominuje to, co widzialne, nad tym, co zrozumiałe. Jeśli coś nie jest wyświetlone, jeśli coś nie jest napisane pismem obrazkowym, bo to jest, proszę szanowni państwa, pismo obrazkowe, to jest powrót do pierwotności. Jak nie ma na ekranie, to nie istnieje. Pismo obrazkowe. Nawet jeśli to jest, powiedzmy, tekst zwykły, prawda, to też jest, jak się go puści na ekranie, no to po prostu wtedy zrozumiałe. Jak już na kartce, to już nie wiadomo, co to jest, prawda, jakieś robaczki. Nie wiadomo, co to jest. Ja nie widzę w tym specjalnego, że tak powiem, postępu. Wydaje mi się, że, i to Sartori mówi, że jest zubożenie procesu rozumienia. I to po prostu widać, no, różne badania były prowadzone na temat rozumienia, powiedzmy, wiadomości telewizyjnych czy coś i tak dalej, prawda? Ludzie nie rozumieją prostych zdań, prawda? Proszę zauważyć, że w internecie, w SMS-ach i tak dalej nie ma znaczenia ortografia, nie ma znaczenia składnia, prawda? Każdy śpiewać może, prawda? Już jesteśmy na tym poziomie, wszyscy będziemy tym Jozinem z Marzem, prawda? To jest ten poziom, prawda, intelektualny. No, mam nadzieję, że ja tego nie dożyję. A będzie hymn Unii Europejskiej, to już to kiedyś będzie. No, może rzeczywiście tak.
No również jest kwestia obawy przed dezinformacją. To, że tutaj kolega Wagleski mówił o takim orażeniu, prawda, i tak dalej, no to wyraźnie o to chodziło, prawda. Tu nie chodzi o wiedzę, o informację, tak? Informacja oczywiście jest bardzo ważną rzeczą. Wiedza to akurat jest gdzie indziej. Jak na razie w internecie żadnych wstrząsających publikacji naukowych nie ma. Ani też jakichś działań artystycznych wielkich po prostu nie ma. No może doczekamy. Ja uważam, że internet jest w fazie, że tak powiem, takiej infant, prawda, czyli dziecięcej. Pewno to się rozwinie, ale może się to zwijać. Niekoniecznie musi się rozwijać. Nie jest tak, że wszystko musi się rozwijać. Może iść w drugą stronę. No dużo jest ignorancji, prawda? To jest populizm. Prawda? Można puścić, co się chce. Prawda? Można puścić, co się chce. Pan profesor już mówił, że mamy skłonność, czy lubimy rozmawiać, prawda? Trudno mi się z tym zgodzić tak prosto. Znaczy, mamy wszystko robić to, co lubimy. Ja jeszcze parę rzeczy mogę wymienić, prawda, które lubimy. To jest słaby argument, prawda? Żeby puszczać satelity, które kosztują $1 milion, satelita telekomunikacyjny, bo ktoś lubi rozmawiać. Ja jestem ekonomistą wykształcenia z tego uniwersytetu zresztą, z pierwszego, zanim stałem się socjologiem i umiem liczyć trochę, prawda? Liczmy trochę, prawda? Czy dla zabawy, dla rozrywki mamy robić sieć ogólnoświatową, prawda? Żeby ktoś mógł coś powiedzieć. O, ja tu jestem, prawda? A co tam nie obchodzi? Ja nie chcę ze wszystkimi rozmawiać. Mówienie, globalna rozmowa, wszyscy ze wszystkimi, to jest bzdura. Nonsens. Ja to wszyscy ze wszystkimi. Kto rozmawia wszyscy ze wszystkimi? To jest po prostu propaganda, to jest ideologia, bo to jest taka ideologia wulgarna bardzo. Ale wszyscy kiwają głowami, bo to jest nowocześnie, nie wolno się sprzeciwić, prawda? Bo można być od razu, że tak powiem, skopany. No i wreszcie kwestia kultury. Oczywiście sieć, internet, w ogóle media i tak dalej, tam jest miejsce i to fantastyczne, jeśli chodzi o jakość, prawda, o zasięg dla kultury wysokiej, dla kultury wysokiej. Ale większość znakomita tam, te 90 czy ileś procent, prawda, to jest kultura niska, prawda. To jest rozprzestrzenianie właśnie tego Jerzyna Zbarzy, prawda. Ja uważam, że byłoby bardzo smutne, gdyby po prostu studenci polscy czy inni, prawda, no, zeszli do tego poziomu i na nim zostali na zawsze, prawda. I wymyślali podobne piosenki jako cel swojego życia i sens, prawda. I się denerwowali, że kto mu się nie podoba i tak dalej, prawda. Także tutaj byłbym ostrożny z stwierdzeniami, że wszystko, co lubimy, to należy robić i nie myśleć o kosztach, prawda. Proszę Państwa, koszty internetu w skali globalnej to jest temat unikany przez wszystkich po prostu. Niech ktoś obliczy. Satelity, anteny, administratorów, prawda, serwery, komputery, ktoś obliczy, ile to kosztuje. I co my z tego mamy, prawda? Że sobie Jasio z Basią, prawda, poświętuszy, prawda? To ja dziękuję bardzo, ja jestem podatnikiem, ja nie chcę za to płacić. Zobaczmy, jaka jest struktura internetu, prawda? Co tam jest? Co tam jest, że tak powiem, wartościowego, ile to jest procent, a co jest resztą. O tym też jakoś zwolennicy, entuzjaści, bezkrytyczni. Ja też jestem entuzjastą, ale krytycznym. Nie chcą mówić, nie chcą, ale to jest właśnie taki jeszcze ten okres dziecięcej po prostu takiej zabawy, prawda. Coś dostaliśmy, coś spadło z nieba, za darmo, prawda, bo tam reklamy są, a my płacimy w towarach. Koszty reklam są ukryte. My to płacimy za to wszystko, prawda? To, co ktoś robi, cokolwiek w internecie, to jest zapłacone przez nas, przez samą ludzkość. To nie jest za darmo. Wszyscy sądzą, że to jest za darmo. Nie jest za darmo. Te środki można by przeznaczyć na inne cele, czy na lepsze cele. Także ja sądzę, że w takim również w Polsce wyzwaniem bardzo ważnym jest jakość. Żeby w internecie była jakość, nie tylko wolność, prawda, czy szybkość, ale jakość. Jakość, prawda. To nie jest tak, że taką każdy śpiewać może, no to w ogóle
gdyby tak było, to jakby to powiedzieć, uważam, że sieć i tak dalej byłaby no, wielką stratą, że tak powiem, a nie jakim osiągnięciem ludzkości. A jest prawdopodobnie jednym z największych, tylko pod warunkiem, że będziemy szli, jak to się mówi, w kierunku nie tylko społeczeństwa informacyjnego, bo ono się wiąże przede wszystkim z dostępem, ale społeczeństwa wiedzy, prawda? Wiedzy. Na razie wiedzy żadnej nie ma, prawda? Bo jeśli ktoś się rozróżnia między informacją a wiedzą, no to ja nic nie poradzę na to, prawda? Dlatego powiedzmy Sartori, którego wymieniłem, na przykład mówi o lumpen inteligencji. Lumpen inteligencji. No u nas to oczywiście wszyscy się raz w prasie obrazili na takie słowo, ale coś takiego. Czy my, czy nasi studenci, bo tu mówię do kolegów, że tak powiem, profesorów i do Państwa wszystkich, czy my kształcimy rzeczywiście inteligencję? Czy też dajemy im pewne umiejętności techniczne, skills, bo jest knowledge i skills, prawda? To są dwie różne rzeczy. Często się je miesza, to by było łatwiej argumentować, prawda? To jest co innego. Te skills są bardzo ważne oczywiście, prawda? Bardzo ważne, tak jak umiejętność jazdy samochodem, prawda? Tak samo to komputer literacji jest bardzo ważne. Tylko to jest dopiero, że tak powiem, początek, to jest taki wstęp, prawda? To jest taki wstęp, tak jak się, powiedzmy, tego można wiedzieć, jak kopać piłkę, ale to jeszcze daleko jest do bycia dobrą drużyną. Dziękuję na razie. Dziękuję panu za pierwsze wypowiedzi. W takim razie kilka zdań tutaj podsumowania ode mnie i następnie dam głos panom, że tak powiem, dowolnie. Czyli kto będzie chciał zabrać głos w pierwszej kolejności, no będę tym jakoś zawiadywał. Natomiast chciałbym tutaj może zacząć od tego, co padło pod koniec, czy na początku wypowiedzi profesora Zachera. Mianowicie chciałbym tylko powiedzieć, że zapewne znając odrobinę postać Piotra Waglowskiego, gdybyśmy się paręnaście lat pewnie cofnęli, ja myślę, że pan profesor bardzo byłby zadowolony właśnie z takiego studenta, bo on jest internautą aktywnym, właśnie internautą, których pewnie za wielu nie ma i w tym jest ten problem, że ich jest niewielu. Taki, który wie jak szukać informacji, taki, który nie napisałby, to nie jest obrona, to jest jakby szersza konstatacja, który nie napisałby, że coś znalazł w internecie, czego niestety i ja u swoich studentów doświadczam, jest to w jakimś sensie bolesne zawsze. Natomiast jest pewnie prawdą, że większość internautów niewiele, tak jak to tutaj padło, niewiele w tym internecie umie zrobić, czy też nawet umie znaleźć. Panowie, pan profesor Juszczyk, pan profesor Krzysztofek mówili o edukacji medialnej, przy czym z zupełnie innych stron podchodząc do tematu. Pan profesor Krzysztofek zwrócił uwagę również na tę grupę 50+. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Natomiast edukacja medialna, rzecz jasna, jak sądzę, wszyscy się tutaj zgodzimy, powinna się zaczynać w szkole i w jakiś bardzo rozumny sposób. Pytanie, jaka to by mogła być edukacja medialna? Co robić z tymi pasywnymi internautami, którzy niewiele wiedzą i którzy, co wydaje mi się szczególnie ważne, niewiele, niezbyt dobrze radzą sobie nawet z wyszukiwaniem informacji. Czy ta kompetencja wyszukiwawcza, jak się medioznawczo mówi, jest tutaj bardzo istotna. Zapraszam albo do odniesienia się do tego, albo oczywiście do wzajemnie własnych wypowiedzi. Bardzo proszę profesora Juszczyka. Wywołany przez pana, to się odniosę do tej poczty elektronicznej, proszę o nim rozmawiać. Ja mówię to w tym sensie, że poczta elektroniczna stała się przyczyną rozwoju internetu jako jedna z głównych przyczyn. Jakbyśmy weszli w świat kryształów, to mamy powiedzmy taki sam kryształ jako związek. Natomiast to, jak on wzrastał, to jest zawsze ten zarodek, z tym jakiś tam brud, kto wzrasta. I to stało się przyczyną rozwoju internetu, natomiast ja nie mówię, że to powinien porozmawiać i wtedy ten internet to jest ta główna usługa i tak dalej, bo Google są oczywiście inne internet i przeglądanie baz danych. Oczywiście internet rozpoczął się od internetu akademickiego, naukowego, natomiast jego obecna gałąź komercyjna... Wojskowego to początki, natomiast wojskowy arkanet, no ale to takie były... Ważny był ten internet dla mnie naukowy, który się rozwinął. No i oczywiście dominują materiały komercyjne, reklamy. Komuś się to musi opłacić i na pewno ktoś tego czerpie niezłe korzyści, także... A my oczywiście płacimy, tak jest bardzo. Płacimy zresztą za wszystko. Tak już zapewne. Za wszystko też. Tak jest. Ale robimy, mam to wrażenie, bo Intercity Górnik spóźnił się godzinę. No i... za ciężkie pieniądze.
Ale chciałem powiedzieć, że tutaj było bardzo wiele wątków. No, sam temat, rewolucja, no bo rewolucja to jest proces burzliwy, nieuporządkowany, w związku z tym wiele różnych zjawisk, procesów na miejsce. Ja chciałem tak się odnieść do kilku tej wypowiedzi panów profesorów o tym najpierw marginalizacji społecznej, a następnie nawet wykluczeniu tych, którzy nie mają dostępu do edukacji poprzez na przykład sieć komputerową. No i można powiedzieć, kto jest tym marginalizowanym członkiem społeczeństwa. To są młodzi, osoby starsze i oczywiście niepełnosprawne. To są najczęściej te osoby. Jeżeli mówimy o tych kompetencjach, o których pan powiedział, to znaczy o tej adaptacji cyfrowej. Ja bym tam jeszcze dołożył, jeżeli można, rozpoznanie, i to jest, się zwraca uwagę właśnie wychowując dzieci, chodzi o tą podstępność naszej perswazji, czy nie naszej perswazji, zawartej w reklamie. Teraz mi się zdaje, przekaz reklamowy jest jako bardzo groźny przekaz. Zresztą on jest taki bardzo kolorowy, tam są wszyscy zdrowi, pięknie się poruszający, pięknie mówiący itd., itd. No i oczywiście również nie mówię o natrętnej retoryce politycznej, ale tej subtelnej retoryce politycznej, bo też trzeba mówić rozróżnić, jak to w naszym kraju, znaczy mamy też nie z tą pierwszą retoryką. Prawa autorskie w internecie, o którym pan mówił. Oczywiście, no, ta dyskusja, jest to nieuregulowane, tak, ale już jest zagadnień w naszym kraju. Znaczy, ja sam byłem w wielu konferencjach, gdzie było naszą transmisja do internetu, na przykład w Krakowie. Także tutaj to nie budzi mojego zdziwienia. Oczywiście wymaga jest zgoda, czy ktoś chce, czy też nie chce. Publikacja w internecie. No to, proszę państwa, to co się dzieje w internecie, że każdy publikować może co chce. I demonstrować, że on ma jakąś tam opinię, on o czymś napisał. To jest złamanie monopolu wydawnictw klasycznych, bo oczywiście wydawano książki, zwracano się do tych, którzy znają się na pisarstwie, mają coś do powiedzenia, a teraz w internecie każdy z nas co chce, może napisać i oczywiście na swojej stronie zamieścić. Pytanie tylko, czy ktoś to będzie czytał. Oczywiście internet, jak matka natura się zachowuje i to, co jest na przykład nauka kościoła, bo nie odwiedzi takich stron, one po prostu znikają. Natomiast co najczęściej się poszukuje w internecie? No właśnie najrzadziej informacji jednak naukowej. Najrzadziej. A tylko praktyczny. Jakieś praktyczne rozwiązanie problemu. To się bierze z takiego forum dyskusyjnego FAQ, czyli frequently asked questions. Zawsze to było. Czyli jak rozwiązać takie zagadnienie, jak macie taki problem. Ale z tego FAQ. Także tu chodzi o praktykę. To znaczy na pewno chcemy wiedzieć, jak to rozwiązać. I wreszcie, oczywiście nam chodzi o jakość tekstu. O jakość tekstu, o to, kto jest autorem tego tekstu, kto jest profesjonalistą, a kto jest, no nie pewnym czytelnikiem, ale kto jest amatorem, ale też przekłamuje, może świadomie, może nieświadomie, i powinniśmy uczyć młodzież, w jaki sposób rozpoznawać, że to jest wartościowy tekst, to jest wartościowa strona, a to nie. Pan mówił o postępie technologii, oczywiście, ale ja cały czas patrzę poprzez pryzmat respektowania podpisu elektronicznego. Wiele lat temu podpis prezydenta Kwaśniewskiego, przed kamerami zbadane dane, nic z tego nie wynika. To, że włożył kartę odwrotnie, bo nie umiał, pewnie dlatego nie działał. I podpisał się krzyżykiem. Tak, mowa też była o tym, co pan tam mówił, że to się nie przyznał do tego, co powiedział, co zrobił. Oczywiście, proszę nas, nowe technologie mają tak potencjalne wielkie możliwości, że służba bezpieczeństwa nie miała, bo jakby miała, to strach myśleć, co by było. A te nowe technologie mają olbrzymie możliwości, żeby inwigować ludzi, nagrywać, przedstawiać i tak dalej, i tak dalej. Cóż dalej jeszcze? No, pan mówił tutaj o notatkach. My raczej posługujemy się pojęciem artykuł, referat, coś, co ma wartość naukową, i prowadzimy badania na, to są badania artykułu ilościowego na próbach reprezentatywnych. To dla nas jest takie coś znaczące. Natomiast oczywiście, jeżeli to jest notatka, znowu waszym zdaniem, czy moim zdaniem, ma charakter właśnie mniej naukowy, bardziej praktyczny. I teraz do pana profesora chodzi o ten obraz, znaczy obraz od edukacji. Ja uważam, że obraz jest ważny, ale ważne, kto go pokazuje, co na nim jest i jaka jest narracja. Dobrze. Tak. Bo, proszę państwa, jest taka sprawa, że no to znowu jest wynik badań, bo ja zawsze się do badań, a nie to, co mi się wydaje. O, lub też, że moja córka tak zachowuje, to już za to wszystkie córki są w ten sposób. To jest
uproszczenie, czyli redukcjonizm. Otóż prowadzimy badania na budach reprezentatywnych i naszym zdaniem jest taki wynik. Jeżeli nawet mamy erudytę, to jednostki wykładowe, tak mniejsze, czyli no, właściwie takie licealne, 45-minutowe, i jeżeli to było nauczyciel erudyta, to zapamiętano w porywach 20-25%, to był test tuż po, czas przed południem, młody człowiek w licealnym, czyli najlepszy czas percepcji. Jeżeli ten obraz był, jeżeli był sam obraz, bez narracji, nawet napisany, to było niestety mniej nawet. Dlaczego tak się dzieje? Ja patrzę przez pryzmat nauki języka polskiego, gdzie nauczycielka, dzisiaj będę to pamiętał, mówiła mi, co miała na myśli poeta. Czyli ta metafora tekstowa była nam przedstawiona. A czy mowa jest o sztuce, obrazie? Bo to mówimy, że funkcjonujemy w społeczeństwie, gdzie jest kultura obrazu. Nie znamy. Ale nie tylko nasze społeczeństwo, niemieckie i skandynawskie też nie znają, bo badania były osób z wyższym wykształceniem, czyli nie wiemy, co na pierwszym planie, a co dopiero tam na drugim, czy tle tego obrazu. Bo nikt nas nie uczył, co miał na myśli rzeźbiarz czy malarz właśnie w trakcie swojej ekspresji. Czyli inaczej mówiąc, nie wiemy, co jest tym obrazem. Ale jak połączymy narrację rzeczową z przedstawieniem ikony, to w wyniku efektu synergii mamy znakomity wynik, ponieważ jest to więcej niż suma maksymalnej wartości zapamiętanego tekstu i obrazu. A zatem warto stosować obraz, bo trzeba to robić w sposób umiejętny. I tam, gdzie jest taka potrzeba. Dziękuję uprzejmie za takie nawiązanie. Ja myślę, że odnosząc się do pana w tej kwestii praw autorskich. Myślę, że jesteśmy, mamy teraz taką sprzeczność. No, kiedyś Bell pisał w sprzeczności kapitalizmu jeszcze przemysłowego. Dzisiaj mamy przeszłość, taką sprzeczność kapitalizmu cyfrowego mianowicie. Polega ona na tym, że im więcej możliwości tworzenia, wykorzystywania czyjegoś dorobku dzięki temu, że on jest powszechnie dostępny, tym bardziej się chce ograniczać tę twórczość poprzez no, właśnie taką ortodoksyjną interpretację praw autorskich, a także, co jest groźniejsze, to co się nazywa DRM, prawda? Czyli ten Digital Rights Management, bo czyli poprzez środki techniczne i ci, którzy tworzą te technologie DRM, to oni sobie jakby uzurpują no, prawo tworzenia norm, no, przepisów. Ale co do tego pesymizmu, który wyraził profesor Zacher, mianowicie to nieprawda, że tam nic nie ma. W tej chwili jest 38 tysięcy kursów uniwersyteckich, wielkie uniwersytety MIT, Harvard, które umieszczają na swoich platformach książki przed wydrukowaniem, to było nie do pomyślenia, wykłady profesorskie, Narodowe Instytuty Zdrowia, Bethesda pod Waszyngtonem, umieszczają tam procedury medyczne. Dlaczego? No różne zdjęcia, ja się zastanawiałem nad tym, dlaczego się udostępnia to. No, po pierwsze dlatego, że tam, gdzie już podatnik płaci za naukę, za badania, to powinno być to własnością publiczną. A po drugie, to jest w interesie instytucji naukowych, żeby puszczać to. Coraz więcej młodych ludzi tworzy przełomowe technologie. Więc chodzi o to, żeby im dać ten surowiec, żeby oni mieli dostęp w każdej chwili, żeby mogli to przetwarzać i później się to wykorzystuje. To się nazywa nawet... Już... Nie, żadnych. Nie, chodzi mi o nowe technologie, które tworzą, ale chodzi o wiedzę generalnie. Także oczywiście, że jak rzeka rozlana szeroko traci swoją głębię, więc będzie dużo płycizny, ale będzie ten wartki nurt. Ja myślę, że on będzie istotny. Tu w ogóle są w tej chwili, był okres takiego bezkrytycznego optymizmu. Zwłaszcza w związku z tym Web 2.0. Że oto mamy społeczną produkcję poza korporacjami i rynkiem, że to jest nowa ekonomia polityczna, że mamy do czynienia już nie z bogactwem narodu, ale z bogactwem sieci, jak pisał Johann Denkler. Że to jest zbiorowa mądrość, jak pisał James Surowiecki i tak dalej, i tak dalej. No i w którymś momencie pojawiły się głosy bardzo pesymistyczne,
drugą stronę na Andrew King, którego często otaczałem wstępem, że internet, fundamentora, jak internet zabija naszą kulturę. Ja go pytałem na spotkaniu, bo był u nas w szkole, dlaczego dał taki, chciałem powiedzieć, kretyński podtytuł. Powiedziałem, dlaczego dał taki zły podtytuł. Powiedział, że wydawca na nim to wymógł. Bo on chciał pozostać tylko przy kulcie amatora. Oczywiście teraz trzeba będzie wypośrodkować te opinie na temat tego internetu drugiej generacji, te opatrywane tym znakiem 2.0. Bo tam dzieją się różne rzeczy oczywiście. To, że na przykład porno wchodzi do mainstreamu dzięki internetowi na YouTube. No to z pewnością są pewne zjawiska, które no, muszą niepokoić, a w każdym razie jest to istotna zmiana kultury społecznej. No i powiedziałbym jeszcze kończąc, że na szczęście nie ma tu determinizmu technologicznego. Tu się pewnie ze mną profesor Zachar nie zgodzi, ale jest tu chyba taka prawidłowość, że ludzie słabo wykształceni, jeśli daje im się narzędzie, to narzędzie ich algorytmizuje. Jeśli podchodzą do narzędzia twórczo, to zmieniają to narzędzie. Tak było przecież telefonią komórkową, SMS, który był wymyślony po to, żeby telekomy się mogły kontaktować z abonentami. A tymczasem z tego stworzono potężne narzędzie komunikacji społecznej. Czyli są stare i nowe użycia technologii i mediów i jest to, zależy od aktywizmu, to jest społeczne tworzenie technologii. I ja nie zgodzę się nigdy z tym, że tu ten determinizm technologiczny coraz bardziej waży. Nie ulega wątpliwości, że zmiana kulturowa, jaka mi się wydaje najistotniejsza, jest taka, że rośnie potęga komunikacji. Komunikacji, którą uruchamia działanie społeczne. Im więcej tych narzędzi, w każdej chwili człowiek jest dostępny, tym bardziej można wywołać jego działania. Prawda? To, co zrobiła telefonia mobilna. A to prowadzi z kolei do pewnej konsekwencji takiej mianowicie, że następuje totalizacja naszego życia przez media. Znaczy one coraz bardziej pochłaniają, coraz bardziej nas jakby kolonizują, coraz mniej czasu jesteśmy poza ich zasięgiem, coraz bardziej te wszystkie relacje są zapośredniczone. Czy nie dochodzi do overmediatization? Może ograniczają nas po prostu. Tak? No to pewnie jest zawsze wymiar jednostkowy, to trzeba brać pod uwagę. Na pewno pewnie teraz pan zachęcę. Nie będę atakował. Jeżeli chodzi o to, mogę tylko skomentować. Bo jeżeli w internecie nie ma żadnych naukowych artykułów, informacji, to trzeba było się zastanowić. Albo w takim razie poziom nauki jest tak kiepski, że na przykład wyróżnioną pracę doktorską nie można uznać za naukę, a prace doktorskie wyróżniane w internecie się znajdują i spokojnie można je czytać. Albo po prostu faktycznie trudno je znaleźć. Mnie się udało, więc wiem, że są artykuły i prace naukowe w sieci. Jeżeli chodzi o kwestię tego, że jeszcze nikt nie wyraził zgody na publikację tego materiału w internecie, no to ja chciałem tylko potwierdzić, ale wiem to na pewno. Organizatorzy publicznie zaprosili wszystkich tutaj. Wiem, że nie ma żadnych restrykcji, jeżeli chodzi o wejście, ponieważ wiem, że był napisany wstęp wolny. Jest to spotkanie publiczne. Jeżeli tak, a ja akurat jestem osobą prywatną, ale profesorowie są profesorami, Trybunał Konstytucyjny orzekał niedawno relatywnie w tej kwestii. Są osobami powszechnie znanymi, publicznymi. W związku z tym będą tutaj miały zastosowanie zarówno przepisy, które mówią, że osoby powszechnie znane, kiedy wykonują swoje zajęcia związane z zawodem czy z funkcją społeczną. Można wykorzystać ich wizerunek, więc już w tym momencie nie potrzebuję zgody panów profesorów na wykorzystanie wizerunku. To jest raz. Dwa. Ale pan zdaje się w ogóle przeciwko zgodzie jakiejkolwiek. Przeciwko panu prywatności. Ja cytuję tylko i wyłącznie ustawę teraz. Artykuł 25 daje mi jeszcze licencję na to, żeby publikować
wykorzystywać. Tylko co pan sądzi o prywatności na przykład? A to jest odrębny temat. Jeżeli kiedyś się spotkamy, chętnie na ten temat porozmawiam. Mam troszeczkę też na ten temat do powiedzenia. Bo powiedziałem tutaj o pornografii. W ogóle prowadzący, moderator od tego zaczął, tak? Piwa być może. Tak, piwa być może się. Piwa się być może przez internet nie da wypić, ale też odniosę się w takim razie do tezy przedmówcy. Dlaczego mamy płacić za rozrywkę, tak? Teraz to jest bardzo duża wolta. Chcę tylko powiedzieć tak. Pornografia, jeżeli tak sobie pomyślicie Państwo, stała się dziś laboratorium telewizji mobilnej, telewizji cyfrowej. Bo to właśnie tam rozwijały się wszelkie techniki związane ze streamingiem, z balancingiem tego przekazu. To do 2015 roku będziemy musieli wdrożyć w Polsce. Możecie być pewni, że właśnie na przykładzie pornografii to w Polsce będzie funkcjonowało. Czy porno w wykonaniu awatarów jest porno? Według mnie nie. Natomiast jeszcze jedna kwestia. Jeżeli, też znowu odniosę się do pana profesora, jeżeli to jest tak, że kiepskie materiały nie zyskują poczytności, to znaczy, że 100 tysięcy na przykład nakład, nie wiem, pracy naukowej. Nie ma tak. A widzi pan, a mają stronę 100 tysięcy unikalnych użytkowników, czyta regularnie co miesiąc. Więc widzę tutaj pewien problem. Być może faktycznie jest to problem, ponieważ też było powiedziane, że wiedza to nie to samo co informacja, w związku z tym znów odbije piłeczkę. Jeżeli róża nazwana innym imieniem pachnie równie pięknie, a to Szekspir, to notatka może być w krótkiej wymianie zdań w panelu, może być obdarta z wymiaru naukowego bez badania jej konkretnej formy, tak? Bez konkretnej lektury notatki, bo taką nazwałem, dowiedziałem się, że notatki generalnie nie są naukowe. A być może to jest artykuł, który nazwałem notatką. Wiedza to nie to samo, co informacja. To są takie moje komentarze. Wiem też, że coraz więcej jest zarówno prac naukowych, coraz więcej jest wartościowych informacji. Jeżeli rozrywka ma spowodować, że społeczeństwo będzie miało większą wiedzę na temat tego, jak racjonalnie i odpowiedzialnie korzystać z technologii, to tym lepiej. Według mnie brakuje nam troszeczkę afer. To jest taka kontrowersyjna teza. Mianowicie, jeżeli cokolwiek Państwo, a właściwie może Państwo nie, ale publiczność w Polsce wie na temat odzyskiwania danych z utopionego laptopa, to tylko dzięki aferze. Jeżeli cokolwiek Państwo wiecie na temat tego, że nagranie dyktafonem cyfrowym sporządzone nie może być dowodem w jakiejkolwiek sprawie, to wiecie to Państwo dzięki aferze. Jeżeli wiecie też, że można wynieść z Instytutu Pamięci Narodowej jakiekolwiek dokumenty, ewentualnie 12 dysków zamiast setu, to wiecie to dzięki aferom. W związku z tym życzę Państwu więcej afer, ponieważ w ten sposób będzie Polska na świecie miała lepszą taką pozycję społeczną, czyli społeczeństwo będzie bardziej wyedukowane, będzie bardziej świadome i zagrożeń, i możliwości. No to ja rozumiem, że tak powiem, tutaj przedmówców różne kontrowersyjne czy paradoksalne ćwiczą rufy. To nie dzięki aferom, tylko dziennikarzom się dowiadujemy. Prawda? Sama w sobie afera, no to by pan, trzymajmy się jakiejś definicji. A jaka jest definicja afery? To jak się spotkamy następnym razem, to porozmawiamy. Tak, ale to, co było powiedziane tutaj na temat właśnie tych dobrych rzeczy w internecie, ja bym chciał, żeby tam było, no, może nie 100%, ale dużo, ale więcej niż 2% czy 3%. Szanowni tutaj koledzy z mojej prawej strony mówią, że coraz więcej i tak dalej. Nic nie potrafię powiedzieć konkretnie, bo coraz więcej, to znaczy pan po prostu nie wie, coraz więcej pan mówi. Proszę powiedzieć w procentach, w liczbach, co to za mówienie, to wie pan, to... 38 tysięcy kursów uniwersyteckich. Bardzo dobrze. Czyli jaki to jest procent w całym internecie? Promile, Kaziu, no nie żartuję. A ile to jest 100% internetu? A no to pan powinien wiedzieć lepiej niż my.
może wiem. A no właśnie, więc dlatego o co chodzi, że te rzeczy rzeczywiście użyteczne, ważne, z pewnego punktu widzenia, ja nie neguję rozrywki. Nil postanowi zabawić się na śmierć, on to jest nasza przyszłość, prawda? My jesteśmy, bo tutaj jest mowa w tytule konferencji o wizjach społeczeństwa, prawda? Wizja społeczeństwa dzisiejszego, którą tutaj, że tak powiem, powszechnie się akceptuje, prawda, w świecie i tak dalej, powszechnie praktycznie, bo większość, to jest wizja społeczeństwa rozrywkowo-konsumpcyjnego, prawda? Internet jest jednym z głównych narzędzi takiego społeczeństwa, prawda? Komercja i rozrywka przede wszystkim. To, że Harvard to robi, Harvard jest taką hegemonem w nauce, ale już MIT, każdy gdzie byłeś, tego nie robi, bo tam się robi technologie. Inne gropące żadnych swoich rzeczy tam nie umieści. Ja na platformę MIT i widziałem, co tam jest. No, a co jest, tak? Ale przecież to są patenty, ludzie. No, 10 milionów Chińczyków codziennie. No, no tak, ale przecież to są wszystko jest opatentowane. Przecież, proszę Państwa, to tak jakbyś powiedział, że wejdziesz na stronę IBM, Microsoftu i się dowiesz o tajemnicach technologii. No śmieszne, no nie jest tak. Wszystko jest bardzo ściśle opatentowane. Ja osobiście zgodziłbym się z tym, prawda, co tutaj kolega Wagleski pewno mówi. Proszę, panie profesorze Wadłowski. Przepraszam najmocniej. Kolega Wadłowski, tak, jest, przepraszam bardzo. Otóż, żeby internet był rzeczywiście obszarem nie tylko wolności, bo to jest, wolność jest jednych, jest ograniczeniem dla drugich i to jest po prostu populizm taki łatwy, ale żeby było za darmo wszystko, żeby był tylko Linux i żeby rzeczywiście nie było praw autorskich. Ja się pierwszy z tym zgodzę, tylko że to jest nierealistyczne, prawda? Bo kto ma patenty, prawda? Kto ma patenty? Przecież wielkie korporacje, gdzie są najlepsze, największe laboratoria badawcze, na przykład Bell Laboratories, prawda? Znaczy niczego nie udostępnią za darmo. No ludzie kochani, no to są przecież miliardy dolarów po prostu. Przecież ci ludzie nie pójdą, to są grupy interesów, prawda? Nie rozumiecie, co to jest kapitalizm chyba w ogóle. No. Opowiadanie bajeczek, że wszystko, że tajemnice technologiczne będą za darmo, nie. No, nigdy nie będą za darmo, prawda? To jest bardzo rewolucyjne. Ja bym się przychylił. Ja bym się przychylił. Tylko, że... To też miało nie być, jakby. No tak, mogę tylko się tutaj uśmiać. No, ja bym bardzo chciał, żeby tak było, prawda? Żeby rzeczywiście wiedza była za darmo, prawda? Ale my już chcemy wprowadzić odpłatność za studia, bo my w inną stronę idziemy w ogóle. No. W inną stronę idziemy. Przecież to nie można udawać, prawda, że tego się nie widzi. Prawda? Harvard w naukach społecznych czy tam jakiś tych też nie poda, jak się robi nowe leki, nie poda, jakie są nowe, powiedzmy, technologie operacyjne i tak dalej. To jest wszystko patentowane. Z tego są największe pieniądze. Z wiedzy są największe pieniądze po prostu. I to jest smutne może, ale po prostu na tym polega kapitalizm. To jest komercjalizacja tego wszystkiego. Natomiast pozwala się takim rozwichrzonym, prawda? Spojrzałem na kolegę Wagnowskiego, nie wiem czy jest ja, może jestem bardziej rozwichrzony, chociaż też marnie, żeby mu wygłaszali takie opinie, prawda, że było za darmo, że wszystkim wolno, że to wszystko będzie otwarte i tak dalej. No, to jest bandy bezpieczeństwa, niech se mówią, prawda, niech se mówią. Natomiast naprawdę internet powstał, jak Państwo wiecie, dla celów wojskowych, potem dla celów naukowych, a potem komercja, prawda. I koniec na tym, prawda. Natomiast to się będzie mówiło bajeczki, prawda, że kontakt wszyscy ze wszystkimi, prawda, będziemy się kontaktować. Będziemy robić społeczności, prawda. To nie są żadne społeczności, grupy zainteresowań czy coś takiego. To są pseudospołeczności. Bo co to jest społeczność, to Ferdynand ten jest, prawda, określił dokładnie w socjologii i trzymajmy się tego, ale kto tam dzisiaj wie, kto to był. Wydaje mi się tutaj to jest po prostu pewna ta strona, że tak powiem, negatywna mediów, one są komercyjne w większości, prawda? To jest komercja, reklama, marketing polityczny również, prawda? A jeszcze do tego dochodzi amatorszczyzna, która, no nie wiem, ja lubię patrzeć na piłkę nożną, jak grają, prawda, dobre zawodowe drużyny, a jak grają amatorzy, prawda, to jakoś, nie wiem, to bardzo strata czasu. Otóż, proszę Państwa, jeszcze kilka takich refleksji dotyczących
pewnych kierunków myślenia tutaj o internecie, o sieci, o społeczeństwie informacyjnym. Ja się 20 lat tym zajmuję bez przerwy praktycznie i wydaje mi się, że coś tutaj jakieś przemyślenia są warte podtrzymania. Otóż mówię już o tych kosztach, prawda? O tych kosztach, prawda, cywilizacyjnych, prawda, kosztach krajowych, jednostkowych. Te jednostkowe są dosyć mało odczuwalne, prawda, bo dosyć niedużo płacimy. Chociaż ja mam najdroższy internet, prawda, na świecie, bo płacę 200 zł miesięcznie, prawda, w sferze, która jest monopolistą po prostu, nie mogę mieć innego. No tyle, że szybki, powiedzmy, jest. No. Także te koszty są istotne. I proszę Państwa, jeśli te koszty są ponoszone, jeśli się okaże z jakichś względów, że tym, którzy trzymają sznurki, że tak powiem, finansowe w internecie, przestanie się opłacać, to internet zniknie. I nic nie pomogą tutaj westchnienia, prawda, młodzieży szkolnych, przedszkolnych, studentów, prawda, tych 50+ i tak dalej. Po prostu zniknie, jak się nie będzie opłacało, prawda. A ja zaraz pokażę, że może tak być, prawda, że może tak być. Mówimy, druga sprawa to jest ta struktura, prawda, jakie są dziedziny główne i tak dalej. No nie może być tak, że kilkadziesiąt procent to jest handel i marketing, prawda, tam 30 parę to jest pornografia, a tam to, co mówił Kazik, prawda, Krzysztofek, tam ten Harper, to w ogóle tam w promila się nie mieści, prawda. Ja myślałem, że było odwrotnie, ale nie jest odwrotnie, prawda, więc nie mówmy, nie wyciągajmy z tego wniosku, że Harvard jest hegemonem, że tak powiem, również finansowym. W Harvardzie jest taki zwyczaj, że autorzy właśnie jak dostają honorary autorskie, przekazują je na fundację Harvarda. Na fundację Harvarda. Także to jest dalszy ciąg tego samego. W gruncie rzeczy, że to się póki... Bardzo dobrze, ja chciałbym, żeby wszystko w internecie było publikowane. Tylko, że proszę Państwa, co my mamy w Polsce na przykład, nie tylko, ale w Polsce bardzo my w Polsce, ściąganie, mamy plagiaty, prawda? Ja wykryłem w zeszłym roku 3 plagiaty profesorskie, prawda? A studenckich? Ho, ho. A co z nimi dalej Pan zrobił, Panie Profesorze? No, to zrobić, nie mówię, widzę, że się prawnik odzywa teraz. Przepraszam bardzo, ale ja mówię. Nie, no zrobiłem, no, po prostu raban. Znaczy ludzie nie rozumieli, prawda, nawet to akurat profesor Krzysztofek zna niektóre sprawy. U nas nie uczy się studentów, co to jest plagiat, ale to jest wynika również z tego podejścia, moim zdaniem, do internetu, prawda, że własność intelektualna jest istotna. Nie chodzi o pieniądze, tylko jak ja coś wymyślę i napiszę, no to nie może być tak, że ktoś to napisze i swoje nazwisko da, prawda? A tak robią studenci na przykład, prawda? Mam teraz nawet taką pracę, gdzie jest tylko nazwisko własne. Reszta jest wszystko osiągnięte, prawda? To jest oczywiście, proszę Państwa, to oczywiście to nie jest wina internetu, prawda? Społeczeństwo jest takie. Społeczeństwo polskie jest głęboko nieuczciwe, prawda? My nie potrafimy krytykować społeczeństwa naszego, bo od razu wtedy się mówi, że brak patriotyzmu, że to, że tam jacyś krytycy, kosmopolici, czy krzyżacy, prawda, i tak dalej. Nie, trzeba patrzeć, jakie to społeczeństwo jest, prawda. Czy ludzie karną na przykład, prawda, czy piją, prawda, czy robią plagiaty. To są pewne cechy społeczeństwa, prawda. Ja nie mówię o przyczynach i tak dalej, bo to był drugi bardzo ważny temat, ale to jest. I tutaj również te cechy negatywne wchodzą również w te nowe technologie, w tę nową, jak ja nazywam to, przestrzeń społeczną, którą jest internet, prawda? Wchodzą to te wszystkie nasze, że tak powiem, złe cechy, również jak pornografia, pedofilia, terroryzm, prawda, przestępczość komputerowa, sieciowa i tak dalej, mafia, prawda? Mafia na przykład, prawda? Proszę Państwa, jeśli te rzeczy przeważą, nie patrzmy jak dzieci po prostu na to, że jest taka zabawka, że będziemy się cieszyć nią zawsze. Jeśli te rzeczy przeważą, to po prostu zniknie internet, prawda? Ja myślę, że dekompozycja internetu to nie jest odległy termin w ogóle, prawda? Bo wojsko, administracja państwowa, służby, instytucje różne poważne, nauka będzie oddzielać się, prawda? Będzie się oddzielać, a to będzie zabawka, prawda? I już jest ważny będzie tam po prostu głównie, prawda? To będzie zabawka. Już sekundę, jeszcze chcę tylko
dwa słowa powiedzieć. Także jest bardzo ważne, jakie tam dziedziny są i żeby to się przechylało w stronę tych dziedzin ważnych, bo to jest fenomenalny w ogóle wynalazek ludzkości, prawda? Chyba nie było większego w gruncie rzeczy, prawda? Tylko po prostu trzeba próbować przechylać. To jest bardzo trudne, ale no, trzeba trochę o tym myśleć, trzeba o tym mówić, prawda? Trochę w tym kierunku działać. Ja nie mówię, że tam od razu się to tam jakoś da, czy coś nie. Kwestia kolejna to jest jakość. Była mówiona, już ta sprawa omówiona była, czyli ten amatorszczyzna, populizm i tak dalej. No to też trzeba z tym walczyć. Wreszcie użyteczność, prawda? No, po co nam ten internet? Zresztą tutaj pytanie również koledzy profesor Krzysztofek. Jakie potrzeby nasze zaspokaja? To jest bardzo ważna sprawa, żebyśmy sobie odpowiedzieli, jakie potrzeby zaspokaja, czy powinien zaspokajać, czy bardziej powinien i tak dalej. No, ja myślę, że edukacja jest ważna, jest ważniejsza niż tak zwana ta właśnie, że się lubi rozmawiać, prawda? Czy się lubi kupować przez internet, prawda? Oczywiście ja nie jestem przeciwko rozrywce, niech będzie jej dużo i tak dalej, prawda? Dlaczego nie, prawda? Niech będzie, tylko nie może być w większości, czy zamiast, czy może to nie wszystkim odpowiada. Kwestia jeszcze tutaj... Jedną kwestię to powiedzieć. Powiem Pani, jest internet, jest czymś, czy w ogóle to sieciowość, media, co zabiera czas, prawda? To jest kwestia czasochłonności. Jest nowa dziedzina, która się nazywa Economics of Attention, prawda? My nie możemy poświęcać uwagi wszystkiemu. Jeśli ktoś siedzi ileś godzin w internecie, to nie może w tym samym czasie robić innych, różnych ważnych rzeczy, prawda? Czyli o tym trzeba pamiętać, prawda? Że to nie jest tak, że zamiast wszystkich innych rzeczy, to będziemy sobie czatować, prawda? I to jest fajnie, prawda? No to jest takie na poziomie przedszkola, w tym się rzeczy stwierdzenie. Ja bym chciał odwocen, bo to jest zostaje na początku. Ale to bardzo proszę. Jeżeli mogę, odnieść się. Jeżeli mogę odwołać się do słuchaczy, to myślę, że nie było żadnego takiego powodu, dla którego pan profesor mnie był uprzejmy nazwać anarchistą. Ja nie wypowiadałem się... To sympatycznie było. No ja już z sympatią odpowiadam. Na pewno, jeżeli chodzi o prawo własności intelektualnej, które tutaj była mowa, no to mogę też powiedzieć tyle, że ja jestem producentem wideogramu, o którym tutaj teraz tak sobie mówimy jako przykładzie. To ja mam tutaj prawa wynikające z tego faktu, że nagrywam i zbieram. Oczywiście pani ma prawa do swojego wideogramu, żeby było wszystko jasne, a jeżeli ktoś panią chciał pozwać, no to będziemy panią bronić. To jest raz. To powiem tylko w imieniu organizatorów, zostałem poproszony o przekazanie, że jednak to pytanie o zgodę mimo wszystko będzie, tak? Przekazuję od strony organizatorów. No to organizatorzy będą pytać. Ja nie, ponieważ wiem, że mam prawo to opublikować. To jest jedno, że... Jak pan przyniesie kamerę, to pewnie. Natomiast druga sprawa, czy ten biznes, ten zły biznes, jak się zdecyduje, to wyłączy ten internet z czasem. No i kurczę, no muszę zaoponować, ponieważ jestem członkiem władz Izby Gospodarczej, największej, najdłuższej funkcjonującej w Polsce Izby Gospodarczej Telekomunikacji Informatyki. No i jako ten członek tych władz, najwyższych władz, mogę Państwu powiedzieć, nie wyłącz. Dziękuję.